Zamek Smoków. Jest to gra, którą u nas wydaje Rebel na zachodzie Horrible Games. My grę dostaliśmy od taniaksiążka.pl, księgarnia internetowa, gdzie możecie kupić nie tylko książki, ale generalnie to jest bardzo duży dział z grami i są często różnego typu nowości, więc warto tam zaglądać. Bardzo szybko się pojawiają te nowości na stanie. To jest właśnie gra od nich wysłana. Tutaj mamy tak. Projektantów ilustratora, tak. Gra od 8 roku życia, 2 do 4 graczy, około 45 minut zabawy. Gra logiczna. I tak. Co my tu mamy w środku? Ta gra to jest tutaj u nas drugi raz już otwierana. Bo pierwsza okazała się, że gdzieś tam, gdzie została wyprodukowana, nie wiem czy w Chinach, czy gdzie akurat, to była cała foliowana, była z błędem się okazało. No i księgarnia jest na tyle świetna, że od razu bez problemów wysłała nową. I właśnie wam otwieramy teraz tą drugą wersję. Instrukcja. Ta gra zdobyła dużo wyróżnień. My na nią długo czekaliśmy, kiedy się pojawi u nas. Będziemy tutaj budowali swoje własne zamki z pozostałości takiego jednego starego, tak, dużego zamku rozpadającego się. Żetony. Tu jest tak, plansza. Wszystko to jest dwustronne. I już oglądamy. Już widzę, że wszystko jest ok, bo wtedy brakowało tych zielonych i czarnych, a już widzę, że są tutaj, więc wszystko będzie w porządku. Daszki. Ciężkie kamienie, ogromnie ich tutaj dużo jest. O, ciach. I mamy tak. Takie mamy żółte. Mamy z mieczami. Mamy takie zielone. Mamy pory roku i mamy czarne, czyli różne pogoda na przykład, tak? Tu jest. I będziemy zaraz sobie budowali z nich nasze włości. I sam jeszcze oprócz tego karty już pokazuję. I tak. Co my tu mamy w kartach? Różne zasady odnośnie właśnie tych takich tutaj bóstw, czarów. Wszystko mamy tutaj, tak. Kamieni dużo, te daszki, karty, żetony. No i tyle. Tyle tu jest.
Jest to zamek smoków. Może jeszcze pokażemy z drugiej strony. Wyciągniemy ten środeczek. Tak wygląda z drugiej strony wszystko. Dziękuję bardzo.